W zadaniu kolejnym mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. Tutaj te kolejne wyrazy tworzą nam ciąg geometryczny, a my byśmy chcieli wyznaczyć średnią arytmetyczną tego zestawu liczb na początek. No dobra, czyli jeżeli generalnie będziemy obliczali średnią arytmetyczną, no mamy na przykład takie liczby: 1, 2 oraz 3. 4. I chcemy wyznaczyć średnią arytmetyczną tych liczb, to co musimy zrobić? No, na początek musimy obliczyć sumę tych wyrazów, czyli 1 plus 2 plus 4, a następnie podzielić przez raz, 2, 3, ponieważ mamy 3 liczby w tym zestawie danych. No to jeżeli mamy obliczyć to, co będzie na górze, to zwróćcie uwagę, że ja tutaj użyłam słowa suma, czyli chcemy obliczyć sumę, tych wyrazów ciągu geometrycznego. No to oczywiście, jeżeli chodzi o wzór na sumę wyrazów ciągu geometrycznego, to ten wzór wygląda w ten sposób. Takie zadania rozwiązywaliśmy właśnie przy, w, w dziale ciągi, tak? W, w temacie suma ciągu geometrycznego. No dobra, to obliczmy sobie sumę. Czyli mamy takie. Przede wszystkim musimy wiedzieć, ile tych wyrazów będzie. Ta dwójka to będzie 2 do potęgi pierwszej. Jedenki w wykładniku trzeba, nie trzeba zapisywać, czyli to oznacza, że tych wyrazów mamy 12. Czyli my liczymy sumę 12 wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli co musimy znać? Musimy znać A1, czyli A1 to jest pierwszy wyraz ciągu. Czyli u nas A1 to będzie 2 do potęgi pierwszej, czyli 2. Raz. No i teraz mamy tak ułamek 1 odjąć Q do potęgi N. Q to będzie iloraz ciągu geometrycznego, który wyliczymy w ten sposób, że następnik podzielimy przez poprzednik, czyli 2 do potęgi drugiej podzielimy przez 2 do potęgi pierwszej. Czyli mamy 2 do drugiej podzielić przez 2 do pierwszej. No to 2 do potęgi drugiej to 4, 2 do potęgi pierwszej to 2. 4 podzielić przez 2 da nam dwójkę. Czyli odjąć Q, czyli 2 do potęgi n. n mówi nam o tym, ile mamy wyrazu w tym ciągu, a my wiemy, że n wynosi 12. Czyli mamy 2 do potęgi 12 przez 1 odjąć q, czyli 1 odjąć 2. No i to musimy sobie obliczyć. To będzie ta suma, którą musimy tutaj zapisać. Czyli tak, S12 równa się 2 razy. Teraz tak, 1. Odjąć 2 do 12, to policzmy. 2 do potęgi 10 dobrze byłoby, jakbyście pamiętali, że to będzie 1024, czyli jeszcze razy 2 i jeszcze razy 2, czyli mamy 4096. Ale oczywiście, jeżeli nie wiecie, że 2 do 10 to 1024, to spokojnie tą dwójkę możecie przez siebie mnożyć 12 razy. 1 odjąć 2 to będzie minus 1. Czyli mamy tak, dwa razy po odjęciu mamy minus 4095, podzielić przez minus 1, czyli S12, to dwa razy przy dzieleniu dwóch liczb ujemnych, ujemnych wynik wyjdzie dodatni, czyli mamy 4095. No, i to sobie pomnóżmy, czyli 4095 razy 2 równa się 8190. No, i to będzie suma, czyli jeżeli liczymy średnią arytmetyczną, no to musimy dodać wszystkie te wyrazy, czyli wówczas otrzymamy ich sumę, czyli 8190, a następnie dzielimy, przez taką liczbę, która nam mówi o tym, ile tych wyrazów będzie. No to my wiemy, że tutaj tych wyrazów mamy 12, czyli 8190, dzielimy przez 12 i mamy 682,5 i to będzie średnia arytmetyczna. No, i w drugiej części zadania chcemy najpierw usunąć dwie liczby najmniejsze oraz największe, czyli tak, dwie, najlepsze, dwie, dwie najmniejsze oczywiście to będzie 2 do pierwsze oraz 2 do drugiej, czyli ten zestaw będzie się zaczynał od 2 do trzeciej, później mamy 2 do czwartej, i tak dalej, i tak dalej. Usuwamy dwie największe liczby, czyli to będzie 2 do 12 i ta 1 wcześniej, czyli 2 do 11, czyli tutaj ostatnią w zestawie będzie 2 do potęgi. 10. No i tak, chcemy obliczyć tą średnią arytmetyczną, czyli pewnie już wiecie, musimy najpierw obliczyć sumę tych liczb. No dobra, czyli na początek, jak liczymy sumę, wiemy, że to są kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, czyli tą sumę chcemy sobie obliczyć. Zwróćcie uwagę, ile tych liczb będzie. Czyli mamy tak 2 do 3, 2 do 4, 2 do 5 i tak dalej, do 2 do potęgi 10, czyli tych liczb będzie 8. Gdybyście chcieli sobie wypisać, to oczywiście, żeby sprawdzić, możemy 2 do 3, 2 do 4, 2 do 5, 2 do 6, 2 do 7, 2 do 8, 2 do 9 i 2 do potęgi 10. Tutaj widać, że tych liczb będzie po prostu 8. Czyli liczymy sumę 8 wyrazów w ciągu, czyli liczymy sobie S8, to będzie tak: A1, czyli pierwszy wyraz, to będzie 2 do potęgi 3. Razy. No i tutaj nam się przyda Q, no ale Q się w sumie tutaj nie zmieni, ale na wszelki wypadek możemy policzyć. Czyli Q otrzymamy wówczas, gdy następnik podzielimy przez poprzednik, czyli 2 do potęgi czwartej dzielimy przez 2 do potęgi trzeciej. No i możemy tak jak robiliśmy to poprzednio, gdy w tym zadaniu obliczaliśmy średnią, policzyć sobie 2 do potęgi czwartej, Policzyć sobie 2 do potęgi trzeciej i te liczby od razu podzielić, wówczas, ewentualnie zauważcie, że to będzie dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wówczas wspólną podstawę przepisujemy, a wykładniki od siebie odejmujemy. 4 odjąć 3 to będzie 1, a 2 do potęgi pierwszej wynosi 2. Inaczej moglibyście policzyć, że 2 do 4 to 16, 2 do potęgi 3 to 8, 16 podzielić przez 8 da nam jak najbardziej 2. No i to będzie nasze Q. Czyli możemy już podstawić, że mamy w liczniku 1 odjąć Q, czyli 2 do potęgi n, a nasze n wynosi 8, przez 1 odjąć Q, czyli 1 odjąć 2. No, i teraz to musimy po prostu obliczyć. Zobaczcie. Czyli tak, 2 do potęgi trzeciej to 2 razy, 2 razy 2, czyli oczywiście 8 razy. No i tutaj tak. 1 odjąć, 2 do 8. A policzmy sobie na kalkulatorze, czyli dwójkę mnożymy przez siebie 8 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy 256. 1 odjąć 2 to oczywiście minus 1, czyli s 8 to 8 razy minus 255 podzielić przez minus 1, czyli przy dzieleniu dwóch liczb ujemnych wynik otrzymamy dodatni, czyli mamy 8 razy 255. 55. No i to sobie pomnóżmy, czyli 255 razy 8 to 2040, czyli S8 to 2040. I to będzie ta suma, którą tutaj sobie zapiszemy. Czyli suma tych 8 wyrazów wynosi 2040. Wyrazów mamy 8, no to podzielmy, czyli podzielić przez 8, czyli mamy 200, no tak, w sumie logiczne, czyli mamy 255, no czyli to będzie nasza średnia arytmetyczna.